Cześć, z tej strony Kuzyn. Nagrywam kolejny filmik odnośnie promocji Castle Story. Ponieważ podałem w tamtym filmiku parę nieprawdziwych informacji, to chciałem je teraz sprostować. Pierwsza jest taka, że promocja tutaj na tą wersję Castle Story, która jest na Humble Bundle, dotyczy dwóch wersji. Pierwsza z nich to jest DRM Free, czyli możemy w tą grę grać bez przeszkód, nie musimy odpalać do tego Steama. A druga to jest taka, gdzie dostajemy po prostu też klucz na Steam, gdzie możemy tą grę sobie dodać i możemy grać w wersję DRM Free i grę na Steamie. Także tutaj nie ma problemu, ja wcześniej powiedziałem, że to jest tylko klucz na Steam, a to jest nieprawda. Więc no tak jak widzicie, tutaj są dwie różne wersje Castle Story. No i oczywiście same zasady promocji są niezmienione, 25%, czyli 16,5 euro, co w przeliczeniu na złotówki to jest około 70 zł. Oferta będzie trwała jeszcze 6 dni i 22 godziny, czyli macie prawie tydzień na to, żeby się zastanowić, czy chcecie kupić Castle Story na takiej promocji. Tutaj macie oczywiście podane platformy, że i na Windowsa, i na Maca, i na Linuxa jest to dostępne. Są oczywiście też podane wymagania systemowe, o tym za chwilę. Ale co się jeszcze dowiedziałem, to to, że jutro, prawdopodobnie jutro albo pojutrze, tam zależy od strefy czasowej, pojawi się też promocja na Castle Story na Steamie. Nie wiem, czy to będzie w ramach promocji świątecznej. No nie sądzę, bo jeszcze prawie miesiąc do świąt, więc pewnie na święta jeszcze gra będzie przeceniona. Chociaż zobaczymy, bo to w sumie nie wiadomo. W każdym razie, no jutro pojawi się przecena, przynajmniej tak mówią twórcy, że pojawi się przecena na Castle Story na Steamie. Ona teraz kosztuje 89,99 zł, więc no tak naprawdę 90 zł. Czyli na Humble Bundle możecie dostać Castle Story o 20 zł taniej. O ile będzie ta promocja większa na Steamie, czy w ogóle będzie większa, czy będzie może mniejsza, to tak naprawdę dowiemy się jutro, to jeszcze was poinformuję. Także bądźcie czujni i pilnujcie tutaj. I tak, co ja wam tu chciałem powiedzieć. Odnośnie tego języka, jest napisane, że polski język nie jest wspierany. I to jest prawda, że ten język nie jest wspierany, ponieważ aktualnie dostępne są tylko dwa języki, angielski i francuski, ale niedługo wychodzi aktualizacja 1.1, mniej więcej tam za 2 tygodnie powiedzmy, chociaż to nie jest żadna konkretna data, to po prostu za tyle może się pojawić, ale nie musi. I tak, w tej aktualizacji poza tymi usprawnieniami, co wam pokazywałem w poprzednim filmiku, typu tam zmiany w interfejsie i tak dalej, pojawią się też tłumaczenia. I zaraz wam powiem, na jakie języki będą to tłumaczenia. Tylko sobie tutaj otworzę okno. No. Będzie niemiecki, polski, rosyjski, portugalski i hiszpański. Te wszystkie języki się pojawią w aktualizacji 1.1. A z racji tego, że twórcy szukają nie testerów, tylko translatorów do gry. Wolontariuszy, i powiem wam, że się zgłosiłem, także jeśli wszystko się powiedzie, bo na razie jestem wstępnie przyjęty, więc jeśli wszystko się powiedzie, to będziecie mieli tłumaczenie zrobione przeze mnie w wersji 1.1. No i co? I jeszcze chciałem wrócić do tutaj wymagań systemowych. To, co mówiłem w poprzednim filmie, jeśli ktoś nie widział, no to chcę powtórzyć, że dla Windowsa, no zakładam, że macie Windowsa, bo tutaj większość osób używa jednak Windowsa, tym bardziej do grania w gry. Dla Windowsa jest podane tutaj minimalne wymagania 6 GB RAM, zalecane 8 GB RAM. I teraz tak, ja używam 12 GB RAM u siebie i gra potrafi zajmować 5-5,5 GB RAM. Weźcie pod uwagę też, że są inne procesy w tle, że jest jeszcze coś takiego jak system. System też tam bierze swoją jakąś część. Więc w te 6 GB RAM to ja bym tak za bardzo nie wierzył. Jeśli chcecie grać ponad godzinę, 2 godziny, bo ta gra bardzo dużo rzeczy zbiera w swojej pamięci i ona nie może tego wszystkiego wymazać z tej pamięci, ona musi mieć to zapisane do oczywiście wyłączenia gry. Także z czasem, jak będziecie grali tam godzinę, no to ta pamięć się zapcha i może być tak, że będzie jakiś błąd krytyczny, bo po prostu ta gra nie będzie w stanie w ogóle zapisywać dalej nowych danych. Dlatego weźcie to pod uwagę i ja bym się bardziej sugerował tymi rekomendowanymi wymaganiami, że potrzeba 8 GB RAM. Także jeśli macie 8 GB RAM, to śmiało kupujcie, jeśli nie, to ja bym nie ryzykował na waszym miejscu. Odnośnie karty graficznej, tak jak widzicie, nie są to jakieś bardzo mocne karty. Nie mają też bardzo dużo tutaj wymaganej pamięci.
No 1 giga, czy tutaj w zalecanych 512 MB, to nie jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że jak na dzisiejsze standardy, gdzie teraz tam gry sprzedają, co mają po 6 giga, 4, znaczy gry, bo chyba powiedziałem karty graficzne, które sprzedają po 3, 4, 6 GB, no to takie wymagania to są bardzo niskie i wydaje mi się, że to jest adekwatne do tego, że tutaj mają twórcy rację. Co tutaj jeszcze? Procesor. No procesor wiadomo, procesor ma tutaj znaczącą rolę, tak samo jak pamięć RAM. Myślę, że bardziej bym się też skupiał na tej opcji minimum 2,8 GHz plus, więc to oznacza, że tak naprawdę to jest takie minimum rekomendowane. No DirectX wersja 11, gra waży bardzo mało, bo 1,7 GB, czy tam 1700 MB, otoczy się to w przybliżeniu. Także gra jak na te nowe standardy, gdzie gry teraz zajmują, potrafią zajmować nawet po 80 GB, 70, no to jest bardzo malutko. No i jest taka tutaj notka dodatkowa, że granie na dużych mapach stworzonych przez graczy może mieć wpływ na performance, czyli na wydajność gry. I to jest prawda, bo ludzie tutaj jakby nie znają ograniczeń gry i pakują tak naprawdę różne elementy do map, robią jakieś różne struktury i tak dalej, i to powoduje, że gra może po prostu mieć problem z obsłużeniem tego wszystkiego, tak? Wejdźmy sobie tutaj na Steama. I chciałem wejść do warsztatu, żeby wam pokazać, ile tych map jest w ogóle stworzonych. Centrum społeczności sobie wejdziemy. Warsztat. I teraz tak. Map jest ponad 2500. No, to jest ogromna ilość map. Tutaj możecie sobie grać, tak naprawdę, no, grać i grać i grać. Nie znudzą wam się te wszystkie mapy, bo jest ich tak dużo. Jak widać, najwięcej jest dostępnych na sandboxie, później na inwazji, najmniej jest na conquest, ale to i tak są liczby ponad 1000, więc nie sądzę, żebyście ponad 1000 map zdążyli ograć. To jest naprawdę ogromna ilość. Tutaj macie oczywiście pokazane najpopularniejsze mapy, mapy, które mają najwięcej subskrypcji, najnowsze mapy. Jak widzicie, od takiej prostej, zwykłej mapy po jakieś skomplikowane tutaj. To akurat na single player możecie sobie grać zapewne inwazję. Musicie sobie odbudować ten zamek, bo wrogowie będą atakować z różnych stron, także no bardzo ciekawe rzeczy są do zrobienia. Ja tutaj mam jeszcze swoją mapę, kiedyś zrobiłem, co też wrzucałem na kanał, prezentację tej mapy. Ona co prawda nie jest jeszcze zoptymalizowana pod tą nową aktualizację z surowcami. Tych surowców na mapie jest za dużo. Ale jeśli na przykład narzekacie, że jest mało surowców na mapie takich luzem, czyli tak jak tutaj będzie widać za chwilę kamienie albo ten brimstone, jeśli dla was jest za mało, no to na tej mapie tego macie ogrom, więc możecie sobie bez przeszkód grać. No, jak widzicie, trochę osób to pobrało, z ponad 150, także fajnie. Ale przez to, że ta mapa poleciała już tam w dół, bo ona jest rzucona 1 września, no to wiadomo. Już nowe osoby tu nie zaglądają, może jak wypuszczę aktualizację, to wskoczy na górę z powrotem. No ale dobra, no to tyle tego gadania. Pamiętajcie, że promocja na Humble Bundle trwa jeszcze prawie tydzień. Na Steamie jutro czy pojutrze powinna się pojawić kolejna promocja. Także myślę, że warto z niej skorzystać. Bo jeśli pojawi się promocja na Steamie, to nie sądzę, żeby promocja świąteczna przebiła tą promocję. Bo to by było trochę takie nie fair zagranie, więc myślę, że ludzie by się zbuntowali, gdyby tak było. Że byłyby głosy protestu, że no po co robiliście miesiąc przed promocją, skoro na święta była taniej. Także myślę, że jeśli ona się pojawi, to już większa nie będzie. No, to na tyle. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kupowania kasy Story na promocji. Cześć!